LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego. Witajcie, witajcie, młode umysły LAMU sezonu 2024 trwa, a przed Wami odcinek o technologiach. Bystro pytacie, jak zawsze, występują Henryk, Krystyna, Karol, Kajtek, Maja, Mieszko, Dominik. A ja mam na imię Karolina. Letnia Akademia Młodych Umysłów LAMU to dodatkowe odcinki Radia Naukowego, podcastu, który działa dzięki słuchaczom i słuchaczkom, którzy wspierają nas na patronite.pl/radionaukowe. Ogromne dzięki. A zaczniemy od gorącego tematu ostatnich miesięcy. Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania. Dzień dobry. Mam pytanie. Jak działa sztuczna inteligencja? Maja, 9 lat. Maju, dziękuję za twoje wspaniałe pytanie. Wiesz, ja zajmuję się technologiami od lat i dla mnie to wciąż bardzo ciekawe zagadnienie. Słyszycie Dominikę Buchholz, ekspertkę w dziedzinie nowych technologii z Campus AI. AI to skrót od angielskiego określenia na sztuczną inteligencję Artificial Intelligence. Wyobraź sobie, że sztuczna inteligencja to taki super mądry komputer, który potrafi uczyć się i rozwiązywać problemy trochę jak my, ludzie. Ale zamiast mózgu ma programy i dane. Dane, czy inaczej mówiąc informacje. Taka sztuczna inteligencja potrzebuje się nauczyć świata. Dlatego trzeba jej dużo rzeczy pokazać. Wiele tekstów, na przykład książek, wiele zdjęć, dźwięków, to właśnie są dane. Sztuczna inteligencja działa trochę jak my, kiedy jesteśmy dziećmi. Ciągle uczymy się nowych rzeczy, prawda? Na początku sztuczna inteligencja nie wie zbyt wiele, ale kiedy damy jej dużo informacji i przykładów, zaczyna rozumieć wzorce i uczy się podejmować decyzje. Na przykład, gdybyśmy chcieli nauczyć sztuczną inteligencję rozpoznawać psy, pokazywalibyśmy jej tysiące zdjęć psów. Po pewnym czasie nauczyłaby się, że psy mają futerko, ogony, charakterystyczne uszka, a także rozpoznawać różne rasy tych psów. Wiedząc, że zarówno owczarek, jak i na przykład mała chihuahua, to także pies. A teraz, kiedy zobaczy nowe zdjęcie, będzie mogła powiedzieć: o, to jest pies, albo to nie jest pies. Zobaczcie, że takie nauczenie się, co to jest pies, wcale nie jest takie łatwe. Przypomnijcie sobie albo wyszukajcie z rodzicami, jak wyglądają owczarki, a jak chihuahuy. No, mają pewne podobieństwa i to spore, ale mają też przecież ogromne różnice. I wiecie co? Jeszcze kilka lat temu bywało, że sztuczna inteligencja miała kłopot z rozpoznaniem, czy na zdjęciu jest chihuahua, czy babeczka z kawałkami czekolady, mafinek. Sztuczna inteligencja do tej pory miewa kłopoty z grafiką. Na przykład generowane, czyli tworzone przez AI obrazy ludzi bywają niezwykle realistyczne, ale czasem dorzucą szóstego palca albo dodatkową stopę. Natomiast ta technologia znacznie się poprawia w ostatnich latach i na pewno będzie miała wpływ na naszą cywilizację. Już ma. Dowiedzmy się więc, jak działa. Sztuczna inteligencja używa czegoś, co nazywamy algorytmami. To takie specjalne przepisy albo instrukcje, które mówią komputerowi, jak ma myśleć i rozwiązywać problemy. Te algorytmy pomagają sztucznej inteligencji uczyć się na podstawie danych, które jej dajemy. Co ciekawe, sztuczna inteligencja może robić wiele różnych rzeczy. Może grać w gry, tłumaczyć języki, prowadzić samochody bez kierowców, a nawet pomagać lekarzom w diagnozowaniu chorób. Wszystko zależy od tego, czego ją nauczymy i jakie dane jej dostarczymy. Pamiętaj, Maju, że chociaż sztuczna inteligencja jest bardzo sprytna, to wciąż nie myśli dokładnie tak jak my ludzie. Nie ma uczuć ani świadomości. Po prostu to bardzo zaawansowane narzędzie, które pomaga nam rozwiązywać problemy i wykonywać zadania szybciej i efektywniej. Chociaż trzeba też pamiętać, że rozwój sztucznej inteligencji to bardzo duże wyzwanie cywilizacyjne, społeczne ze względu na tempo tego rozwoju, dlatego ważne jest właśnie, jak już mówiliśmy, żeby ją rozumieć i umieć z niej korzystać. Dlatego, Maju, tak dobrze, że o sztuczną inteligencję pytasz. Chociaż niektórzy mają wobec niej wielkie obawy. Henryczek. Henryk, lat 8. Czy sztuczna inteligencja jest taka mądra, że może zawładnąć ludzkimi umysłami?
I trzeba wiedzieć, że obawy mają właśnie nie tylko młode umysły takie jak Henryczek, ale też wielu dorosłych. Co na to Dominika Buchholz? Henryku, dziękuję Ci za to niezwykle ciekawe pytanie. Wiesz, ja sama bardzo często się nad tym zastanawiam i mogę powiedzieć Ci, że to naprawdę fascynujący temat. Sztuczna inteligencja jest rzeczywiście bardzo sprytna i potrafi robić wiele imponujących rzeczy, ale nie musisz się martwić, że zawładnie ludzkimi umysłami. Pozwól, że Ci to wytłumaczę. Wyobraź sobie, że sztuczna inteligencja to taki komputer, który potrafi rozwiązywać skomplikowane zadania, ale nie ma przecież własnych myśli ani uczuć. To my, ludzie, decydujemy, do czego jej używamy i jak ją programujemy. Sztuczna inteligencja jest trochę jak bohater z Twojej ulubionej gry. Może być super silny, mieć niezwykłe moce w grze, ale nie może przecież wyjść z ekranu i zacząć rządzić światem, prawda? Podobnie jest ze sztuczną inteligencją. Działa tylko w ramach tego, do czego została zaprogramowana. Nie ma własnych pragnień ani planów, tym bardziej przejęcia władzy nad ludźmi. A to my, ludzie, kontrolujemy, jak jest używana i do czego służy. Co więcej, naukowcy i inżynierowie pracują nad tym, aby sztuczna inteligencja była bezpieczna i pomocna dla ludzi. Tworzymy zasady i zabezpieczenia, żeby upewnić się, że sztuczna inteligencja zawsze działa tak, jak chcemy. Sztuczna inteligencja to narzędzie, które ma nam pomagać, a nie nas zastępować. Może nam pomóc rozwiązywać trudne problemy, leczyć choroby czy dbać o środowisko. Ale to my, ludzie, jesteśmy tymi, którzy podejmują ważne decyzje i kierują swoim życiem. Dlatego teraz tak ważne są dyskusje również polityczne na temat tego, jak powinno się regulować sztuczną inteligencję, czyli jakie powinny być zasady jej tworzenia i używania. Pewnie wasi rodzice śledzą to bardziej, nic dziwnego, bo przyjęte rozwiązania mogą mieć wpływ na nich i na waszą przyszłość. Pamiętaj, Henryku, że twój umysł jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Masz wyobraźnię, uczucia i kreatywność, których żadna maszyna nie może zastąpić. To właśnie sprawia, że jesteś taki wyjątkowy. I jak każdy i każda z was, kochane młode umysły, zaskakujecie przecież tutaj mnie w Lamo, ale przede wszystkim na co dzień swoich rodziców, swoją wyobraźnią i bystrością. Jeszcze słowo od Dominiki na koniec. Maju, Henryku, dziękuję Wam obojgu za te wspaniałe pytania. Widzę, że jesteście bardzo ciekawi świata i technologii, co jest fantastyczne. Sztuczna inteligencja to niezwykle interesujący temat, który ciągle się rozwija. LAMU. Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego. Teraz Kajtek ze sprawą wielkiej wagi. Kto puszcza bajki u babci w telewizorze i jak to się dzieje i nie można przełączyć? Kajtek, 4 lata. Zadałeś trudne pytanie, ale i na nie znaleźliśmy ekspertkę, która mogła odpowiedzieć. Jeżeli bajeczek u babci nie można przyłączyć, to zapewne mamy tutaj do czynienia z telewizją linearną, która jest programowana oraz dostarczana do widzów zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem. Mówi Dagmara Wiśniewska. Dagmara pracuje właśnie przy pilnowaniu telewizyjnej ramówki, czyli kolejności tego, co ma się pojawiać na ekranie. Za chwilę więcej Wam sama o tym opowie. A u babci nie można przełączyć bajki najprawdopodobniej dlatego, że babcia włącza Ci, Kajtku, właśnie telewizję, a nie internet. Za każdą technologią, także tą telewizyjną, stoją ludzie. Są ci, którzy odpowiadają za techniczną stronę, upewniają się, że wszystko działa i można oglądać bez problemów, oraz tacy, którzy decydują, co w ogóle będzie udostępnione do oglądania, jakie bajki czy inne programy puszczać. Są też oczywiście tacy, którzy te bajki najpierw tworzą, ale oni niekoniecznie muszą pracować w telewizji. Osoby, które podejmują decyzję, co w danym dniu pokazać na ekranie, robią to z najróżniejszych powodów. Najczęściej uważają, że dana bajka będzie dla Ciebie najciekawsza i najchętniej ją obejrzysz. Skąd to wiedzą? Na przykład analizując dane demograficzne widzów, ich wiek, płeć i zainteresowania oraz badając wzorce oglądania, aby dowiedzieć się, kiedy ich widzowie najchętniej oglądają telewizję. Szukają więc bajek podobnych do tych, które już się sprawdziły i decydują, w jakiej kolejności będą one pokazywane w telewizorze, kiedy będą puszczali nowe odcinki, a kiedy pokażą powtórkę tego, co już widziałeś.
W ten sposób układają tak zwaną ramówkę, czyli układ programu telewizyjnego na dany dzień. Programy zawarte w ramówce mogą być grupowane według tematu lub gatunku, np. bajki edukacyjne, wieczorynki, dokumenty o zwierzątkach. I w ten sposób po konkretnej porze dnia przyciągają przed ekrany telewizorów określoną grupę widzów. Te programy, które są najbardziej popularne, mogą mieć nadany priorytet i być pokazywane w czasie największej oglądalności, np. o godzinie 20. Po emisji programów specjaliści analizują oceny i opinie widzów, aby dostosować przyszłe ramówki do aktualnych trendów. Mogą wówczas na przykład anulować programy, które mają małą oglądalność. Brak możliwości przełączenia bajki także wynika z technologii, która jest używana w telewizji. Stacje telewizyjne zamieniają obrazy, dźwięki, dialogi i dane niezbędne do oglądania bajki w odpowiedni sygnał. Zakodowany sygnał jest modulowany na fali nośnej analogowo lub cyfrowo. Dociera on następnie do telewizora na kilka sposobów. Przez niewidzialne dla nas fale radiowe, przez podziemne kable lub przez satelity krążące wokół Ziemi. Sygnał taki jest odbierany przez urządzenie zwane odbiornikiem, którym w naszym wypadku jest telewizor babci. Telewizor potem dekoduje sygnał, czyli zamienia go z powrotem na dźwięk i obraz i wysyła te dane do wyświetlacza i głośników, umożliwiając Ci oglądanie i słuchanie bajki. W telewizorze bajka na Ciebie niestety nie poczeka. Zacznie lecieć o określonej godzinie, nawet jeśli nie będziesz jej oglądał. Możesz przełączyć się na inny kanał i poszukać innej bajki, ale zawsze będzie ona zależała od wcześniej ułożonego programu na dany dzień. Programy z reguły nie zmieniają się za często, więc jeśli masz swoją ulubioną bajkę, możesz spodziewać się, że będziesz mógł ją obejrzeć codziennie o tej samej godzinie, na przykład po obiedzie. Możesz też poprosić babcię, aby przeczytała Ci, jakie bajki są zaplanowane w danym dniu, korzystając w telewizorze z funkcji EPG, czyli elektronicznego przewodnika po programach. Ten przewodnik powie, co aktualnie jest pokazywane w telewizji oraz co będzie pokazywane w przyszłości na różnych kanałach, dzięki czemu będziesz wiedział, kiedy zasiąść przed telewizorem na bajkową ucztę. Pamiętaj tylko, aby robić to z umiarem. Drogi Kajtku, dziękuję Ci za to pytanie. Pracuję w telewizji od kilku lat i jest mi niezmiernie miło wiedzieć, że młode umysły wraz z telewizją włączają także chęć zdobywania wiedzy na temat tego, jak ona w ogóle działa. Oj tak, młode umysły. Wiele osób po prostu korzysta sobie z technologii tak, jakby była ona oczywista, a przecież ktoś musiał to wszystko wymyślić, przygotować, opracować i obsługuje na co dzień. Dziękuję Ci, Kajtku, za Twoje pytanie. A swoją drogą, oglądanie rzeczy w internecie ma to do siebie, że zawsze można zobaczyć dokładnie to, co się chce, co czasami sprawia, że trudno się od niego oderwać. Justyna. Hejka, mam świetne pytanie. Dlaczego rodzice nie są zadowoleni, jak oglądam filmiki na YouTuberze? Justyna, 9 lat. Odpowiada dr Marta Majorczyk, pedagog, doradczyni rodzinna z Uniwersytetu SWPS. Znacie już dr Majorczyk z tej edycji LAMU. Cześć Justyna. Powiem Ci, dlaczego czasem dorośli są niezadowoleni. Sama jestem mamą, mam dwójkę dzieci. Moje dzieci również mają dostęp do różnych mediów, różnych miejsc w zasobach internetowych. Powiem Ci tak, że YouTube jest to takie miejsce, przestrzeń, w którym różne osoby wrzucają różne rzeczy, niekoniecznie ciekawe, rozwijające, wartościowe, nawet zakłamują pewną rzeczywistość, zachęcają Cię do czegoś, czego na przykład nie powinnaś robić. Sęk w tym, że YouTube jest trochę jak cały internet, czy może po prostu jak cały świat. Jest tam wszystko. Bardzo dużo treści mądrych, jak LAMU na przykład, ale też dużo rzeczy bardzo niemądrych. Co więcej, każdy chce się tam pokazać jak najlepiej, w jak najlepszej wersji i przez to nam się wydaje, że nasza codzienność jest jakaś taka nudna, szara i bura. Dlatego, kiedy ogląda się rzeczy w internecie, czy to na YouTubie, czy w mediach społecznościowych, warto zadawać sobie pytania. Kiedy oglądasz takie filmiki, warto włączyć takie, wiesz, myślenie typu, czy to jest ciekawe, czy to czegoś mnie uczy. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, warto przedyskutować na przykład z rodzicami, zapytać ich o to, co myślą o tym, co widziałaś, co oglądałaś. I na pewno wytłumaczą Ci, że to nie do końca jest tak, jak na przykład ta osoba na filmiku pokazuje.
Bardzo możliwe, że wcale nie trafiacie na nieprzyjemne czy dziwne treści. Wasi rodzice najpewniej o to zadbali, używając specjalnych zabezpieczeń, które sprawiają, że złe rzeczy do was nie trafiają. Ale i tak nie ma co siedzieć i gapić się w monitor czy ekran. Dlaczego? Bo takie oglądanie łatwych filmików sprawia, że potem naszemu mózgowi nic się nie chce. Mózg lubi przyjemność, lubi przyjemne rzeczy, łatwe rzeczy, chodzi na skróty. I niestety to nas rozleniwia. Żeby tak nie było, musimy robić nowe rzeczy, nietypowe, nieznane dla mózgu, żeby tworzyć nowe połączenia, nowe ślady pamięciowe. To jest bardzo niedobrze mieć leniwy mózg, więc jakby tak telefon odłożyć i pobiec na plac zabaw, oj, będzie dla naszego mózgu dużo lepiej. Po pierwsze, ruch jest bardzo korzystny dla naszego mózgu, bo wtedy mamy okazję trenowania połączeń nerwowych między dwoma półkulami. Jeśli Justyna pójdzie na plac zabaw i będzie się wspinać po pajęczyny, będzie się huźdać, to po prostu rozwinie swoją sprawność, nie tylko fizyczną, ale i wydolność, ale też będzie dojrzewać u niej na przykład sensoryczność. Będzie okazja spotkać się z koleżankami, będzie na przykład czytać książkę samodzielnie, to oczywiście będzie trenować umiejętność czytania coraz szybciej, doskonale, ale też będzie wyobraźnia się rozwijać. Jeśli będzie słuchać, jak mama czyta jej bajkę, to też wzmocni tą więź z mamą. Więc jest wiele różnych naprawdę korzyści, tysiące korzyści z tego, żeby po prostu zostawić i nie patrzeć w to miejsce. I wiecie co? To samo powiedzcie rodzicom, bo przecież my dorośli, i ja też się przyznaję, często spędzamy zupełnie bezsensownie dużo czasu oglądając w internecie kompletne głupoty. Dlatego posłuchajmy wszyscy dr Majorczyk, lepszy jest dla naszego mózgu ruch, machanie kciukiem w czasie scrollowania nie wystarczy, i czytanie. Dzięki Justyno za twoje pytanie. A teraz wywiad o ekranach. Na trzy pytania młodych umysłów odpowie dr inżynier Tadeusz Mieruszewski z Politechniki Gdańskiej. Pytanie pierwsze. Mam na imię Karol, mam 7 lat, a moje pytanie brzmi, jak działa ekran dotykowy? Cześć Karol. W pierwszej chwili chciałbym ci powiedzieć, że no fajnie, że jesteś ciekawy, jak ten ekran działa. Widać, że interesujesz się otaczającym ciebie światem. Ja tobie dzisiaj, Karol, spróbuję trochę o tych ekranach opowiedzieć, więc no wyobraź sobie, że ekran dotykowy, Karolu, to jest taki specjalny, magiczny ekran. Magiczny ekran, który potrafi wyczuć, kiedy go dotykasz paluszkiem. No przykładowo ty wiesz, kiedy ktoś inny dotyka cię w nogę, rękę, głowę, wiesz, to znaczy wie twój mózg, czyli taki najważniejszy układ sterujący u zwierząt. I ekran dotykowy również wie, gdzie się dotyka go i w którym miejscu. I teraz, ekran musi w jakiś sposób wiedzieć, że go dotykacie i gdzie dokładnie, inaczej przecież nie działałby dobrze. Czyli musi mieć jakiś taki, porównując do nas, zmysł dotyku. Okazuje się, że w ekranach dotykowych używa się dwóch głównych technologii. Pierwsza z tych technologii nazywa się ekrany rezystancyjne. Te ekrany są troszeczkę starsze, były stosowane w pierwszych ekranach dotykowych, a drugi, Karolu, to jest tak zwany ekran pojemnościowy, jest znacznie bardziej dokładny, bardziej popularny i wszystkie obecne smartfony, z którymi na pewno miałeś styczność, działają na przykład na tego typu ekranach. To najpierw dowiedzmy się, jak działają te starsze ekrany rezystancyjne. Chciałbym, żebyś ty teraz zamknął oczy i wyobraził sobie, że taki ekran rezystancyjny takiego telefonu komórkowego na przykład albo jakiegoś tabletu, na którym możesz coś robić, składa się z takich dwóch cieniutkich warstw materiałów. I te warstwy są ze sobą połączone. Kiedy ty, Karolu, dotykasz taki ekran, to te warstewki w miejscu, w którym dotykasz, gdzie przyłożyłeś swój paluszek, się ze sobą stykają. I dzięki temu ekran wie, w którym miejscu go dotknąłeś. A dokładniej wie dlatego, że wysłał sygnał do takiego mózgu. A ten mózg naszego smartfona czy tabletu nazywa się procesor. Okej, a jak działa ten drugi typ, ekran pojemnościowy? W tej odpowiedzi pojawi się coś, co może was nieźle zdziwić. Posłuchajcie. Pojemnościowy ma taką specjalną warstwę, jest pokryty taką cieniuteńką warstwą materiału, który bardzo szybko reaguje na dotyk twojego palca.
Wiem, że możesz się teraz uśmiechnąć, zrobić wielkie oczy, ale nie bój się, jest to całkowicie normalne. Może nie jesteś taki, że tak powiem, naładowany jak główny bohater filmu Pokémon czy serii filmów Pokémon, jak Pikachu, ponieważ nie umiemy tej zawartej w nas elektryczności tak uwalniać jak on, ale też w tobie płynie prąd elektryczny, musisz o tym wiedzieć i się tego prądu nie bać. Kiedy ty dotykasz ekran pojemnościowy, to zmieniasz tą elektryczność w tym miejscu, gdzie go dotknąłeś. Ekran jest na tyle mądry, Karolu, że to wyczuwa i potrafi dokładnie określić, gdzie dotknąłeś właśnie swoim palcem ekran. Dziękuję, Karolu, za twoje pytanie. Kto by się spodziewał, że z pytania o ekrany dowiemy się, że przez nasze palce stale przechodzi prąd? A czego dowiemy się dzięki Dominikowi? Jestem Dominik i chciałbym zadać elektroniczne pytanie. Dlaczego telefony nie działają i mają ekran, a przecież to tylko zwykła elektroniczna cieba? Jak to się zdaje, że są tam obrazy? Ciekawe, prawda? No. Pozdrawiam. No, oczywiście, że ciekawe. Prawie wszyscy mają telefony, mama, tata, babcia, dziadek, starsze rodzeństwo i te telefony tyle potrafią. Można zrobić zdjęcia, korzystać z internetu czy, taka stara dobra funkcja, zadzwonić. Jak to możliwe, że takie małe urządzenie tyle potrafi? Najpierw dowiemy się o telefonie właśnie jako o wielofunkcyjnym, czyli potrafiącym wiele rzeczy urządzeniu, a potem dowiemy się więcej o jego ekranie. Pytanie jest w ogóle świetne, jestem pod ogromnym wrażeniem. Dominiku, masz tylko 5,5 roku, a już tak bardzo interesujesz się otaczającym ciebie światem. Wyobraź sobie teraz, Dominiku, że telefon komórkowy jest jak taki mały komputer. Telefon ma w sobie różne części. Te części, te elementy sobie razem pracują, tak jak mrówki w mrowisku, po to, żeby wszystko pięknie razem działało. Pierwszy to jest na przykład ekran, czyli to jest takie miejsce, taka szyba, którą pięknie nazywa się elektroniczną, gdzie widzisz wszystkie filmy, litery, obrazki, zdjęcia i tak dalej. Drugim ważnym elementem to bateria. Bateria to jest taka magiczna kostka, taki malutki bloczek, który daje telefonowi energię. To jest taka energia, która jest potrzebna do tego, żeby ten telefon działał, prawidłowo funkcjonował. Tak jak my musimy jeść, pić wodę, musimy przyjmować dużo witamin, o to, abyśmy mieli dużo energii, ponieważ każda czynność, którą wykonujemy, wymaga od nas energii. I taką energię takie do telefonu daje właśnie bateria. Ona jest schowana w środku. Kolejną rzeczą to jest co? Głośnik i mikrofon. Głośnik pozwala ci na przykład, Dominiku, słyszeć głos drugiej osoby, a mikrofon z kolei zbiera twój głos i wysyła dalej. Kolejną rzeczą, Dominiku, jest aparat, czyli dzięki niemu możesz robić świetne zdjęcia i nagrywać filmy. Kiedyś ja miałem taki wielki, strasznie duży aparat, który na pewno nie mieścił się do mojej kieszeni, a teraz dużo lepszy aparat mieści się w telefonie, więc jest to imponujące. No i ostatnim elementem jest procesor, czyli najważniejszy element, czyli taki mózg, można powiedzieć, czyli taka głowa naszego telefonu, która steruje nim. Bez niego telefon, czy bez niej telefon nie działa, tak jak bez głowy nasze ciało nie działa tak, jakbyśmy chcieli. No przecież zastanów się, Dominiku, jak my byśmy wyglądali bez głowy. No przecież to aż nie da się tego wyobrazić. Tak samo telefon bez procesora działać też nie umie. Okej, to telefon mamy już rozebrany na części, a teraz crème de la crème. Jak działa ekran? No więc na początku powiedzmy sobie o takich malutkich, kolorowych punkcikach, które znajdują się w tym ekranie, czyli o pikselach. Więc ekran każdego telefonu składa się z mnóstwa maleńkich kolorowych punkcików, które nazywamy pikselami. Ich rozmiar jest bardzo, bardzo maleńki, tak jakbyś ty podzielił siebie na kilkaset tysięcy kawałków. Więc kiedy patrzysz na taki ekran, Dominiku, to te piksele sobie świecą. Świecą sobie w różnych kolorkach i razem tworzą nam obrazy. Pamiętasz na pewno i wiesz o tym dobrze, że mamy trzy podstawowe kolory: czerwony, zielony i niebieski. I taki każdy jeden piksel na twoim ekranie telefonu może świecić sobie w trzech podstawowych kolorach: czerwonym, zielonym i niebieskim. I teraz pomyśl sobie, że kiedy te kolory mieszają się w bardzo różnych kombinacjach, tworzą wszystkie inne kolory, które widzisz na ekranie. To może dla niektórych z was być zaskakujące, ale właśnie tak jest. Z wymieszania czerwonego, zielonego i niebieskiego można uzyskać każdy kolor, jaki się chce. A co decyduje o tym, jaki kolor widzimy? Więc wyobraź sobie, że w środku tego telefonu jest taki malutki komputer, a w nim element, który się nazywa procesor, czyli ten mózg.
I to ten właśnie procesor, Dominiku, decyduje, jakie kolory mają mieć te piksele, te małe kolorowe punkciki w danym momencie, żeby stworzyć na przykład obraz jakiegoś super Pokemona albo super bohatera, którego chcesz obejrzeć na ekranie. Ten maleńki procesor wysyła masę sygnałów elektrycznych do ekranu, a te sygnały podchodzą i mówią pikselom, w jakim kolorze mają świecić. Te z kolei potrafią bardzo, ale to bardzo szybko zmieniać swoje kolory zgodnie z tymi sygnałami, które dostaną sobie od procesora. A dzieje się to, Dominiku, tak szybko, że twoje oko, mimo że wiem, że jest super bystre, widzi ten obraz jako super płynny. Proszę cię, abyś wyobraził sobie, że ekran telefonu to jest wielka tablica z mnóstwem malutkich lampek. Każda lampka, Dominiku, może sobie zaświecić na trzy kolory. Czerwony, zielony i niebieski. I procesor w telefonie to jest taki czarodziej z różdżką, który bardzo, ale to bardzo szybko decyduje, które lampki mają świecić i w jakim kolorze, żeby stworzyć obrazki, filmy, literki na twoim ekranie. Dzięki, Dominiku, za twoje pytanie. I ostatnie pytanie w tym wywiadzie i w tym odcinku, cały czas w temacie. Cześć, jestem Mieszko, mam 10 lat i mieszkam od urodzenia w Irlandii. I moje pytanie jest, jak ekran na komputerze działa? Czemu widzę ekran? Bardzo lubię słuchać Lamu również. Pozdrawiam, Mieszko. Drogi Mieszku, cieszę się, że Lamu ma takich słuchaczy. Pozdrawiam i ja. A teraz odpowiedź od doktora inżyniera Miruszewskiego. Cześć, Mieszko. No bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję za to pytanie. Chcę ci też powiedzieć, że masz przepiękne imię, które mi się bardzo podoba. No i odpowiadając na twoje pytanie, chciałbym ci powiedzieć, że ekran komputera to jest naprawdę niesamowite urządzenie. Naprawdę. No więc ekran komputera zbudowany jest z dużej ilości małych elementów, które tworzą razem obraz, który widzisz. Główne te elementy tego ekranu to są piksele, jest tak zwana matryca oraz różne inne technologie, które nam pozwalają na wyświetlanie tych obrazów. Jestem tutaj w 100% pewien, że na pewno grałeś już w różne gry komputerowe, no, które wyglądają rewelacyjnie, świetnie. Czasami ta realistyka tych ujęć w tych grach jest taka, jakbyśmy widzieli to naprawdę. No ale za tą jakość, Mieszko, nie jest odpowiedzialny tylko monitor czy ekran, który widzimy, ale również inne elementy, tak jak mózg komputera, czyli procesor i bardzo, bardzo ważna pomocnica procesora, czyli karta graficzna. To jest taki malarz w swoim komputerze, który szybciutko, bardzo szybko i precyzyjnie maluje obrazy, które ty potem widzisz na ekranie. To nie jest pomyłka, że dr Miruszewski mówi i w przypadku telefonów i komputerów o procesorach i pikselach. Telefony to też, jak już była mowa, małe komputery. O pikselach już nieco dr Miruszewski mówił, ale rozwińmy ten temat, jako że Mieszko pyta o większe ekrany niż te w telefonach. Zatem wyobraźmy sobie ekran jako siatkę złożoną z milionów, olbrzymiej ilości małych punktów. Na przykład, kiedy słyszysz o tym, że monitor albo jakiś film jest nagrany w jakości Full HD, to mowa tu właśnie o ilości tych pikseli. Na przykład Full HD ogląda się bardzo przyjemnie. Jest to format rozdzielczości wysokiej jakości. Chodzi tutaj o to, że mamy na przykład 1920 na 1080 pikseli. Co to znaczy, Mieszko? Że 1920, prawie słuchaj uwagę, prawie 2000 pikseli mamy w poziomie, a 1080 pikseli mamy w pionie naszego monitora. Jeżeli przemnożyłbyś sobie te dwie liczby przez siebie, to daje w sumie ponad 2 miliony pikseli. 2 miliony małych kolorowych punkcików znajduje się w twoim monitorze. I teraz tak, każdy piksel może sobie świecić w różnych kolorach. Kiedy wszystkie piksele na przykład świecą razem, no to tworzą obraz, który właśnie ty, Mieszko, widzisz na ekranie. A to, co się wyświetla, zależy oczywiście od procesora i karty graficznej. To te podzespoły informują sygnałami piksele, jak mają świecić, w jakim kolorze i jak jasno. Ale też warto wiedzieć, że mamy teraz popularne dwa rodzaje ekranów. Troszeczkę tańsze ekrany, które są popularne, to są tak zwane ekrany LCD od Liquid Crystal Display, czyli to są tak zwane
ekrany ciekłokrystaliczne. I Mieszko, w takich, ja wiem, że to jest bardzo trudne słowo, ale musisz sobie pomyśleć, że w takich ekranach znajdują się takie substancje, które nazywamy ciekłymi kryształami. I te ciekłe kryształy to są takie materiały, które mogą zmieniać swój kształt, swoje ułożenie pod wpływem prądu elektrycznego, który sobie tam przez nie płynie. No więc te kryształy same w sobie przecież nie świecą, one są przeźroczyste. No więc mamy też dookoła lampki LED-owe, które podświetlają nam te ciekłe kryształy. I kiedy kryształy zmieniają swoje ułożenie, Mieszko, to kontrolują, ile światła może sobie przez nie przejść, czyli ile światła może przejść przez każdy piksel. I to pozwala nam tworzyć na ekranie takich typu LCD różne kolory i obrazy. I to jest taka technologia, Mieszko, troszeczkę tańsza, starsza. Natomiast nowsza technologia i tak zwane ekrany typu OLED działają, Mieszko, troszeczkę inaczej, bo każdy piksel jest tu taką małą diodą, czyli która sama w sobie już emituje światło. Nie trzeba podświetlać specjalnie, tak jak tam ciekłe kryształy, tylko same w sobie te diody, te malutkie pikseliki już sobie świecą, co daje nam, Mieszko, znacznie lepszy kontrast, dużo bardziej żywe kolory. Ileż to różnych podzespołów musi ze sobą współpracować, żebyśmy mogli oglądać piękne, jakościowe obrazy. Myślę, że nie tylko młode umysły sporo się w tym odcinku dowiedziały. Dziękuję Ci, Mieszku. A doktor inżynier Mieruszewski ma jeszcze słowo do całej Waszej trójki, Mieszko, Dominiku i Karolu. Tutaj jestem pod ogromnym wrażeniem, bo biorąc pod uwagę, że tutaj już użyję słowa panowie, mają między 5,5 a 10 lat, no to ich zainteresowanie technologią otaczającą to jest naprawdę świetna cecha. Myślę, że nie ma na świecie człowieka, który jest w stanie zrozumieć całą technologię nas otaczającą. Nigdy takiej osoby nie było i nawet powiem dalej, nigdy takiej osoby nie będzie. Natomiast faktycznie czasami dobrze jest zastanowić się, jak coś działa, w jaki sposób, bo może człowiek wtedy będzie czuł się troszeczkę bezpieczniej, że rozumie otaczający się świat. Oczywiście, jakby pani redaktor się zastanowiła, to zawsze grono odbiorców jest znacznie szersze niż grono osób, które wymyślają technologię. Bardzo bym nie chciał, żeby te proporcje się zamieniły, czyli żeby większość, kilka miliardów ludzi na świecie tworzyło nowe technologie, a zaledwie kilka milionów je z nich korzystało. Więc tutaj ogromny szacunek tutaj dla panów za te pytania i mam nadzieję, że nie zainteresują się nie tylko technologią ekranów dotykowych, a pytań tutaj u panów będzie się nasuwało coraz więcej, więcej, więcej. Czyżby któryś z was w przyszłości zostanie inżynierem? Jak to mówią w LAM-u, kto wie? Radio Naukowe. Włącz wiedzę. To już wszystko w 9. odcinku LAM-u sezonu 2024. LAM-u działa dzięki społeczności wspierającej nas na patronite.pl/radionaukowe. Bardzo dziękuję. Jest to koniec odcinka 9, ale nie jest to jeszcze koniec tego sezonu, dlatego że nieco go przedłużamy. Przed nami jeszcze 2 odcinki, a w kolejnym między innymi. Czy psy mogą się dogadać z różnych krajów? Czy rozmawiają w takim samym języku? Jakie zwierzę jest najbardziej jadowite na świecie? Czemu ludzie płaczą, a zwierzęta nie? Oj, będzie się działo. Do usłyszenia. Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.